Po raz trylion pięćsetny zmieniają się zasady praktycznego egzaminu na prawo jazdy. Zgodnie z unijną dyrektywą, przyszły kierowca będzie sprawdzany z eco-drivingu, czyli takiej jazdy, żeby auto emitowało jak najmniej spalin. Najogólniej mówiąc, upraszczając, trzeba będzie jeździć na jak najniższych obrotach. To nie jest mierzalne i egzaminator będzie oceniał ekojazdę na czuja. To dobry przepis. Bardzo dobry. Tego typu przepisy służą temu, żeby nam się we łbach nie poprzewracało od nudnego dobrobytu w Unii, a przy okazji walczymy z globalnym ociepleniem, które, jak wiadomo, topi Antarktydy i powoduje, że pingwiny i białe niedźwiedzie się pocą i śmierdzą. Woda stamtąd ucieka przed tym smrodem, przez co podnosi się poziom mórz, na przykład w Europie, i kraje toną. W związku z tym kluczowa rada dla kandydatów na kierowców. Nie bierzcie na egzamin praktyczny z ekojazdy krowy, bo to właśnie rogacizna emituje najwięcej gazów cieplarnianych. Jak krowa zapoda dawę metanu i CO2 w aucie, to egzaminator zgodnie z wytycznymi Unii natychmiast zakończy egzamin. Trzeba będzie go cucić, niedźwiedzie będą się żywiły ugotowanymi pingwinami, Holandia zniknie, a co najgorsze, oblejemy egzamin. Po co nam to? Po co? Krowy nie brać. I na koniec, żeby było jasne, to nie jest przepis nastawiony na siorbanie kasy przez ośrodki egzaminacyjne. Nie. On służy ratowaniu planety. Nagrodą będzie uratowana planeta. No i być może brak prawa jazdy, ale to szczegół.